Tytuł tego filmu powinien wyczerpywać temat wprowadzenia, ale i tak chcę je zrobić, dlatego że wydaje mi się, że sporo osób ma takie podejście do tego typu filmów na zasadzie: no, ok, ale po co nagrywać filmy o książkach, których nie będziesz czytał i nie będziesz o nich mówił? Po prostu ich nie czytaj i nie mów o nich. I wydaje mi się, że poniekąd jest to no, logiczne podejście, natomiast jakkolwiek Kiczewa to by to nie zabrzmiało, będąc twórcą. Czyli prowadząc jakąś tam aktywność na YouTubie i Instagramie, zdarza się, że od czasu do czasu, czy to właśnie na YouTubie w jakimś komentarzu, czy to na Instagramie, we wiadomości prywatnej, dostaję pytania na zasadzie, czy przeczytasz tę książkę, czy przeczytasz tę serię, czy będzie coś o tym, czy będzie coś o tamtym. No i oczywiście z tego typu pytaniami jest różnie, to znaczy czasami są to serie, o których nie słyszałem w życiu, czasami są to serie, które czytałem, no i czasami są to serie, które chcę przeczytać, a czasami nie. I uznałem, że tego typu film będzie dobrym. Punktem, do którego mógłbym odsyłać takie osoby, żeby mogły się one dowiedzieć, czego czytać, nie mam zamiaru. I chciałbym tutaj też zaznaczyć kilka rzeczy. Po pierwsze, to nie jest tak, że tego typu zapytania czy sugestie mi irytują, wręcz przeciwnie, to jest strasznie miłe, kiedy jakaś osoba pisze, czy będzie materiał poświęcony danym książkom, bo to zwykle znaczy, że dana osoba chce usłyszeć, co ma do powiedzenia na temat tych książek. To jest, jak już wspomniałem, bardzo fajne uczucie. Po drugie, Nauczyłem się generalnie w życiu, jakkolwiek też bardzo tandetnie może to zabrzmieć, że nie ma nic pewnego. To znaczy, to, że jakaś seria, czy jakaś książka się pojawi w tym filmie, to nie oznacza, że na 100% nigdy jej nie przeczytam. Bo, no chociażby gdybyście rok temu zadali mi pytanie, czy będę czytał czas żniw Shannon to powiedziałbym, że nocowy, no nie, nie będę. No a zacząłem mam zamiar iść w tę serię dalej. Tak więc fi ten film to nie będzie tak w 100% film o książkach, które. Na 100% nigdy przeze mnie przeczytane nie będą. Są to raczej książki, których przeczytanie na dzień dzisiejszy wydaje mi się mocno nieprawdopodobne, aczkolwiek nie niemożliwe. No i ostatnia rzecz, to że jakiegoś autora jakąś książkę czy jakąś serię tu wymienię, to nie oznacza, że mam coś przeciwko niemu albo przeciwko osobom, które te serie lubią. To najczęściej będzie oznaczało, że no po prostu z jakiegoś powodu ta seria mnie nie interesuje. I oczywiście będę tutaj mówił o fantazy, bo na tym ten kanał jest zogniskowany. Może nie jedynie, ale głównie. Więc kończmy wstęp. Cześć, ja jestem Tomek, a to będzie film o książkach i seriach fantazy, których nie będę prawdopodobnie czytać. Zacznę od czegoś bardzo zbiorczego i czegoś, co mnie trochę boli. I trochę boli mnie to, że muszę to powiedzieć. Bo pierwszą kategorią, pierwszym rodzajem książek, których czytać, no raczej nie mam zamiaru, to są książki niezależne. To są książki wydane przez samych autorów, tak zwane książki self-published. Będzie w te wakacje jeden wyjątek, to znaczy jest jedna seria, która mnie interesuje od bardzo, bardzo dawna i tę serię chcę przeczytać, aczkolwiek no, wyjątek potwierdza regułę. To znaczy, ponownie, kiedy dostaję takie zapytania w wiadomościach prywatnych, czy to przez maila, to jest generalnie bardzo miłe. Ja bardzo doceniam osoby, które takie zapytania do mnie piszą. No a, tak bardzo wprost, powody, które sprawiają, że tych książek raczej nie będę czytał, są dwa. Po pierwsze, czas, to znaczy, ja kiedy mam dobry miesiąc, to znaczy miesiąc, w którym mam dość dużo czasu, to czytam średnio powiedzmy od tych pięciu do siedmiu książek. I generalnie mi często nie starcza czasu, żeby przeczytać to, co chcę. Bo to nie jest tak, że lista książek, które mam w planach, się zmniejsza, niestety. Więc pierwszy powód to jest tak najzwyczajniej w świecie brak czasu. Drugi to jest, mimo wszystko, przyjemność. To znaczy, ciągle ten kanał jest dla mnie w głównej mierze rozrywką. Ja się bardzo dobrze bawię nagrywając te filmy i chciałbym, żeby ta fryda pozostała przez jak najdłuższy czas. A boję się, że gdybym te książki tak hurtowo brał do recenzji i je czytał, to. Ta przyjemność by uleciała i ten kanał powoli stałby się czymś na kształt obowiązku, a tego bardzo chciałbym uniknąć. Więc nawet kiedy biorę jakieś współprace z wydawnictwem, których no nie było dużo, umówmy się, to są, sto, są to współprace związane z książkami, które mnie mocno interesują. Więc zamykając temat książek niezależnych, bardzo jestem wdzięczny za wszystkie propozycje, ale raczej przy moim obecnym trybie życia tych książek czytać nie będę. No i dalej lecimy z konkretnymi tytułami, autorami czy też seriami. Mam otwarty notatnik i zaczniemy od czegoś, co sobie bardzo ogólnie nazwałem wielką czwórką pisarek young adult, młodzieżowego fantazy. Cztery naprawdę ogromne i bardzo popularne nazwiska i to jest po pierwsze Cassandra Clare, po drugie Libar Bardugo, po trzecie Holly Black i po czwarte Sarah J. Maas. Zacznę od końca i tutaj będzie pewien wyjątek, dlatego że parę miesięcy temu, nie wiem czy ktoś to jeszcze pamięta, zrobiłem na Instagramie taką zabawę, to znaczy... Podałem wam właśnie te cztery nazwiska i zrobiłem głosowanie. Autorka, która to głosowanie by wygrała, to jest autorka, której jedną książkę bym przeczytał. I oczywiście wygrała Sara J. Mas., czego szczerze mówiąc się mocno spodziewałem. Znaczy, spodziewałem się być może, że to będzie jakaś zacięta walka między właśnie Sarą J. Mas a Ali Bardugo, której jedną książkę przeczytałem swoją drogą, ale Sara J. Maas dość pewnie wygrała. No i zrobiłem drugie głosowanie na jedną z jej trzech serii. No i. Wygrały, czego no, też się spodziewałem, dwory, więc w wakacje przeczytam dwór, cierń i róż. Wątpię, żebym szedł w to dalej, ale no, zobligowałem się, więc spróbuję. Jeżeli chodzi o Dugon, to, to też jest autorka, która ma naprawdę masę fanów, aczkolwiek wydaje mi się, że pojawiła się też pewnego rodzaju krytyka przy okazji tej najnowszej dylogii w świecie griszów. To się nazywało nie pamiętam, ale pierwszą nazywał się bodajże król z bliznami. Ale ja swego czasu czytałem pierwszy tą trylogi Grisha i to jest książka, która mi się bardzo nie podobała. Nie uważam, żeby była tak słaba, jak ją zapamiętałem, ale ciągle to nie jest seria, którą chcę kontynuować. Kiedyś myślałem nad szóstką wron, ale z tego co kojarzę, to to jest dylogia, która jakby nie jest bezpośrednią kontynuacją, ale ma pewne nawiązania i odwołania do oryginalnej trylogii, a ja bardzo nie lubię tego uczucia, kiedy wiem, że jakieś nawiązania czy mrugnięcia okiem mnie omijają. i Ja ich nie rozumiem. Natomiast to, co mówię o Libardugo dotyczy głównie Grishaverse, bo Dziewiąty Dom i kontynuacje to jest coś, co mnie interesuje i wydaje mi się, że po to prędzej czy później mogę sięgnąć. Jeżeli chodzi o Holly Black, to jakby kompletnie mnie nie interesuje ten koncept. Jakby wszystko, co słyszałem o tej trylogii, jakby nie jest, nie jest to złe, to co słyszałem, ale to jest coś bardzo nie dla mnie, aczkolwiek tutaj ponownie ta nowa książka tej autorki, która ma się pojawić w czerwcu, to jest coś, co mnie interesuje. Być może, też nie wiem, kiedy ten film będzie, na YouTube się pojawi, ale być może, kiedy mówię te słowa, to Book of the Night już na rynku się ukazało, więc to też jest coś, co rozważam. No i Cassandra Clare. I tutaj nawet nie chodzi o to, że no to jej uniwersum nocnych łowców jest tak ogromne, bo... Ja uwielbiam ogromne uniwersa. Ja uwielbiam naprawdę przesadzone uniwersa, gdzie jest 50 tysięcy książek i ja mogę w to iść. Wiem, że dużo, dużą ilość osób to odstrasza, kiedy nie wiem, seria ma powyżej 5 tomów, ale ja to bardzo lubię. Natomiast tutaj też, wszystko co słyszałem o motywach, o tym koncepcie właśnie nocnych łowców. Słyszałem też, że autorka generalnie ma problem z zakończeniami. Jakby Ja nie jestem osobą, która bardzo dużą uwagę zwraca na zakończenia, ale ponownie to raczej nie jest uniwersum, które mnie interesuje. Niejako. W pewnym momencie byłem połowicznie zainteresowany tą trylogią, która się dzieje w wiktoriańskim Londynie, no bo wiktoriański Londyn, ale o tej serii też słyszałem dużo rzeczy, które nie nastrajają mnie zbyt pozytywnie. Kolejny autor, którego czytać raczej nie zamierzam, i to już nie jest autor młodzieżowy, chociaż z tego co kojarzę, on jakąś serię młodzieżową ma. To jest chyba Sześcioksiąg, i to w Polsce wydanie zostało. Mówię tutaj o Sebastianie de Castel czyli pisarzu który jest głównie znany z serii Wielkie płaszcze. Ja tej serii naprawdę nie lubię. Miałem ją w tym roku skończyć, ale ten czwarty tom ciągle odkładam. Mówiłem o tej serii, tak mi się wydaje dość wyczerpująco w moim podsumowaniu roku 2021 w tej negatywnej części, ale to nie są tragiczne książki, no są strasznie dla mnie i strasznie mi się nie podobają pewne wybory autora, więc to jest pisarz którego raczej nie chcę czytać dalej. I też, jeżeli ktoś nie wie, mam nadzieję, że teraz nie palę na jakieś gafy, ale autor pisze nową książkę, która ma rozgrywać się właśnie w świecie, w którym toczyła się akcja serii Wielkie Płaszcze. Ta seria ma się nazywać Court of Shadows, i sam autor mówi, że to jest seria, która będzie działała się chyba mniej niż rok po zakończeniu tronu Tyrana, a bohaterowie pierwszego czworoksięgu w tym świecie będą mieli jakieś malutkie cameo. Jeżeli ktoś lubi tę serię, to myślę, że będzie się bardzo cieszył. Natomiast no, ja nie lubię, więc jej czytać nie będę. Raczej. Kolejna seria, teraz będzie mowa o serii. To są książki, które mam takie podskórne uczucie, że mogą być naprawdę dobre, ale równocześnie no, autor na tyle mocno mnie zniechęcił do tego świata swoją pierwszą trylogią właśnie w nim, że niespecjalnie mam ochotę do niego wracać i albo mi minie bardzo dużo czasu, zanim to zrobię, albo no, nie zrobię tego nigdy. I mówi tutaj o. Trylogii Wojna Czerwonej Królowej Marka Lorenza, czyli drugiej trylogii, która dzieje się w tym samym świecie, w którym dzieje się akcja innej trylogii tego autora za często powtarzam słowo trylogia czyli rozbitego Imperium. Rozbite Imperium to jest, to jest trylogia naprawdę dobra, jeżeli zaakceptujecie pewne wybory autora, a ja ich zaakceptować no, nie byłem w stanie i to była strasznie męcząca dla mnie lektura chyba nawet bardziej niż Wielkie Płaszcze to znaczy w Wielkich Płaszczach jakaś tam rozrywka jeszcze była a trylogia Rozbitego Imperium to była dla mnie no, przeprawa jak przez bagno. I z tego co kojarzę, Wojna Czerwonej Królowej nie jest bezpośrednio powiązana z pierwszą trylogią i z tego co kojarzę, to dużo osób mówi, że to ma być trylogia dużo lżejsza, bardziej przygodowa, co jakby średnio mi pasuje do tego świata. Natomiast ja wierzę, że autor byłby w stanie to pociągnąć, ale, ale nie chcę do tego świata wracać. Jakby zmęczył mnie on za bardzo i szczerze powiedziawszy, jestem dużo bardziej zainteresowany inną serią tego autora, Tą, która się obecnie pisze, czyli trylogią, to się chyba nazywa Book of Ice. To jest trylogia, która dzieje się w tym samym świecie, w którym dzieje się akcja innej trylogii tego autora, czyli Księgi Przodka. Trylogii, którą bardzo lubię i nie wiem, czy MAG wyda w Polsce Book of Ice. Podejrzewam, że nie. To znaczy, trylogia Księgi Przodka chyba nie sprzedała się jakoś najlepiej, bo no teraz możecie ją kupić w różnych miejscach za jakieś 10-15 zł od jednego tomu, a to chyba nie znaczy, że sprzedaż była jakaś bardzo dobra. Natomiast jeżeli. Ta trylogia by się pojawiła, to na pewno bym spróbował. Wojna Czerwonej Królowej no raczej nie, a na pewno nie w najbliższym czasie. Teraz będzie mowa o pewnym uniwersum, o tak naprawdę o części pewnego uniwersum bo generalnie to jest uniwersum, które uwielbiam i uważam za wybitne, ale niekoniecznie tę jedną część. Mówię o uniwersum Duny i tej części, którą pisał pisze Brian Herbert, czyli syn autora, wraz z Kevinem J. Andersonem. Czytałem trzy książki. Czytałem zakończenie tego głównego cyklu o Dunie, czyli Łowcy Duny i Czerwie Duny i nie podobało mi się to strasznie. Uważam, że to jest książka... Kurczę, nawet, nawet nie wiem, jak ją opisać. To znaczy w tym przypadku no, nie, nie można mówić o ocenieniu jej w swoich własnych ramach, powiedzmy, no bo to jest kontynuacja praktycznie bezpośrednia, chociaż wiem, jak to jest z tymi tomami, jeżeli chodzi o cykl Duny. Tam przeskoki czasowe są momentami bardzo duże, ale no tutaj Brian Herbert bazował na tym, co stworzył jego ojciec. Natomiast czytałem też jeden tom, który Brian Herbert napisał no, w ramach nowej serii, nowej podserii w tym świecie. Czyli, mam nadzieję, że wymówię ten tytuł dobrze: Dżihad Butleriański. I kurde, mam wrażenie, że ta książka jest straszliwie płaska. Jest straszliwie nijaka. Nie jest tragiczna, ale. No strasznie to jest niepotrzebne, przynajmniej dla mnie. Jakby nie czuję potrzeby czytania jakiejkolwiek historii w tym świecie więcej. Jakby nie chcę, żeby ktoś, kto na przykład lubi te książki się obraził, ale moim zdaniem tak czysto po ludzku, no Brian Herbert nie jest dobrym pisarzem. I to czuć praktycznie na każdym etapie podczas lektury, zarówno jeżeli chodzi o to, jak ta książka jest napisana, jak jest skonstruowana. Wiem, że też dużo osób ma pretensje do właśnie tej dwójki autorów, bo oni piszą podobno rzeczy, które niejako stoją... Nawet nie, niejako zaprzeczają temu, co pisał Frank Herbert i się z tym gryzą. Ja nie jestem aż takim znawcą Dune'y, żeby takie rzeczy włapać. I czytałem też jedną książkę w jakiejś innej serii, ale, ale no po prostu nie chcę iść dalej. Dalej będą dwa duże, dość, tak mi się wydaje, lubiane i szanowane uniwersa, ale uniwersa z wyjątkami. I mówiąc, że to są duże uniwersa, mam na myśli, no naprawdę duże. Wydaje mi się, że każdy z nich ma przynajmniej... Z... 30, może 40 książek. I to jest po pierwsze Forgotten Realms, a po drugie Dragon Lens. Jeżeli chodzi o Forgotten Realms, to są dwa wyjątki. Po pierwsze książki o Dritzcie, które bardzo lubię. I one są bardzo przyjemną odskocznią takiej no, dość ciężkiej fantazy. I widzę też taką opcję, żeby sprowadzać te książki po angielsku, bo wydaje mi się, że język jest na tyle przystępny, że te książki po angielsku nie byłyby jakimś dużym wyzwaniem. Natomiast druga seria to jest seria, o której nie wiem nic, poza tym, że bardzo dużo osób mówi, że to jest najlepsze, co w Forgotten Realms powstało, czyli Wojna Pajęczej Królowej. Sześcioksiąg, co ciekawe, sześcioksiąg, w którym każda książka była napisana przez innego autora. Dość interesujący zabieg. Ale to są serie, którym chcę dać szansę. To znaczy na no nie chcę dać szansy, bo ja już mu dałem szansę i 30 lubię, jak wspomniałem. Ale powód, dla którego nie chcę wchodzić w te uniwersy dalej, jest to, że mam takie wrażenie, że czasami, no tak po ludzku, słabe książki były wypuszczane w tych światach. To znaczy w Forgotten Lens pamiętam kiedyś, jak byłem mały, czytałem jakąś jedną książkę i kurczę, nawet będąc małym szczylem, dochodziłem do wniosku, że to jest bardzo słabe. A to chyba nie jest dobry znak. Jeżeli chodzi o Dragonlance, to wydaje mi się, że w dużej mierze jest sytuacja podobna jak z Forgotten Realms, ale te dwa wyjątki, które chcę przeczytać to są dwie chyba trylogie napisane przez duet autorów, czyli Tracy'ego Hickmana i Margaret Weiss. Po pierwsze trylogia Kroniki, która rozpoczyna się od książki, która się nazywa Smoki Jesiennego Zmierzchu bodajże. I druga seria, czyli Legendy, która rozpoczyna się książką Czas Bliźniaków. I to są takie dwa uniwersa, w każdym z nich są dwie serie, które chcę czytać, natomiast resztę, no, mimo wszystko odrzucam. Kolejna seria to jest seria, która ma masę fanów, ale to tak naprawdę masę fanów, mnóstwo osób, które po prostu z wybiegami na twarzy wyczekują każdego kolejnego tomu. Nie wiem, czy ta seria się skończyła, być może tak, ale to jest seria, w której po prostu wybitnie konwencja mi nie pasuje. Chociaż chyba to jest już w ogóle osobny podgatunek, czyli Lead RPG, czyli no, seria pana Machanienki, Droga Szamana. I mnie tak po ludzku nie bawi koncept gry komputerowej w ramach książki. Jeszcze gry komputerowej, w którą nie mogę zagrać, bo ktoś ją napisał za mnie. Ja miałem podejście do książki początek, ale straszliwie się odbiłem. Ja też kiedyś miałem podejście do y, komputerowych przygodówek tekstowych i już tam jakby to nie było dla mnie. A w ramach książki pasowało mi to jeszcze mniej, więc jeżeli kogoś jara ten koncept gry komputerowej w ramach powieści, to ja jestem w stanie zrozumieć, że będzie się bawił kapitalnie na tych wszystkich książkach, ale to tak po ludzku nie jest dla mnie. Niestety, bo trochę żałuję i trochę miałem nadzieję, że będę się bawił równie dobrze, jak mnóstwo osób, które ten cykl lubi. Dwie ostatnie serie to będą obie polskie serie i zacznę od tej, która na rynku jest o wiele dłużej, czyli od no, serii, na którą się ciągle zastanawiam mimo wszystko, ale dałem ją, umieściłem ją w tym filmie, bo no, jestem bardziej na nie niż na tak. Czyli cykling wizytorski Jaska Piekary. Czytałem trzy książki w, w ramach tej serii. Dwa pierwsze, jeżeli chodzi o chronologię wydawania, czyli Sługa Boży i Młodne czarownice. I to były książki, może nie jakieś dramatycznie złe, ale one były dla mnie strasznie przeciętne, jakby mimo że były dość mroczne i poważne, to nic mi nie zapadło w pamięć szczególnie. A nawet momentami lekko się nudziłem czytając te książki, i potem skoczyłem do przodu trochę. I nie wiem do końca dlaczego. I czytałem książkę Płomieni Krzyż. Tom pierwszy, i moim zdaniem to jest książka o wiele lepsza niż te dwa pierwsze tomy, i głównie przez ten płomień i Krzyz, krzyż zastanawiam się, czy nie spróbować jeszcze, aczkolwiek również czytałem sporo opinii, że pierwsze tomy są o wiele lepsze niż te późniejsze, że ta seria robi się mocno rozmyta później. Słyszałem też dużo głosów, że w ramach tej serii jest taki podcykl, który nazywa się Trylogia Ruska, czy Cykl Ruski. Czyli przeklęte kobiety, przeklęte krainy i chyba coś jeszcze. I nawet od naprawdę wieloletnich fanów tego cyklu słyszałem, że to są książki bardzo, bardzo słabe. I to jest trochę alarmujące, kiedy mówimy o no, osobach, które czytały bardzo dużo tych książek i bardzo je lubią. Więc jakby nie skreślam tego cyklu definitywnie, ale wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, żebym go czytał. I też muszę powiedzieć, że bardzo nie lubię Mordimera. On jest on jest okropnym człowiekiem, którego mam wrażenie autor momentami próbuje ukazać jako... Jako tą postać, tę postać moralnie wyższą, a mnie po prostu strasznie irytował. I wątpię, e, że to się zmieni w przyszłości. No chyba, żeby go coś zabiło w którymś momencie, ale raczej się nie zanosi, żeby pan piekara uśmiercił głównego bohatera swojej serii. No i ostatnia książka, czy też seria, i tutaj jestem najbardziej rozdarty. I wydaje mi się, że tutaj koniec końców zrobię tak, jak w przypadku poprzedniej książki w tej serii, czyli po prostu zapytam się was na Instagramie, zrobię ankietę. Bo z jednej strony. E, no Z jednej strony nie chcę wydawać znowu 30 paru złotych, bo boję się, że znowu zaryzykuję i to się nie opłaci. Z drugiej chciałbym poniekąd dać drugą szansę. Ja w swoim materiale mówiłem, że już raczej wysiadam i nie będę kontynuował. I pewnie dużo osób wie o czym mówię. Mówię tutaj o legendzie, o pwiach i wrzasku. Więc ta seria, te książki, które są teraz w mojej głowie, to jest tom drugi i w założeniu kolejne. Ja mam dość otwartą głowę, jeżeli chodzi o kontynuację, to znaczy ja nie zakładam, że to będzie na pewno gorsze, ani nie zakładam, że to będzie na pewno lepsze niż legenda popiałach i wrzasku. I też nie śledziłem specjalnie autorek, więc nie wiem, czy one w ogóle jakby przejęły się tymi raczej niepozytywnymi opiniami, czy robią jakiś research na zasadzie starają się wyłapać to, co duże ilości osób nie grało, czy mam takie założenie, że po prostu piszą dalej to, co będą chciały, i kto ma czytać, ten będzie czytał. Nie mam pojęcia. To jest bardzo, bardzo taki sprzeczny bagaż doświadczeń, bo z jednej strony nie chcę, z drugiej, mam w środku takie pragnienie to może trochę za duże słowo ale chciałbym przeczytać tę książkę, ten drugi tom i stwierdzić, okej, okay, to jest dobre, że tym razem dziewczyny, dobra robota, udało wam się. Bo jakby po części trochę mi przykro, przez to co musiałem powiedzieć w tamtym filmie, i czytając ten ewentualny drugi tom, chciałbym powiedzieć coś zupełnie przeciwnego, ale z drugiej strony, no wiecie. Nie mam jakiejkolwiek gwarancji, że drugi tom będzie lepszy. Więc tutaj, no pewnie, zdam się na was, bo no, zdaję sobie sprawę, że pewnie jest sporo osób, które chciałyby mimo wszystko posłać tego, co miałbym no powiedzenia o tomie drugim. Aha, też mimo wszystko tutaj jestem dla was. Ale, ale no nie wiem, tak po ludzku nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o ten konkretny film, no to to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto to trwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.